to za gol w Ekstraklasie strzelił bezpośrednio z rzutu rożnego? A chodzi o Bartłomieja Wdowika. Piłkarz, który dzięki swoim świetnym występom w Ekstraklasie został nawet powołany na kadrę. Ostatecznie w niej nie zagrał, ale i tak to było super wyróżnienie. I teraz kolejny mecz Jagiellonii Białystok u siebie z Zagłębiem Lubin. Białostoczanie wygrali 3-0, a taką bramką popisał się Wdowik. Jest to specjalista do wykonywania rzutów wolnych, a teraz zajął się rzutem rożnym. Ale najpierw proszę cię o subskrypcję, zrób to, aby być na bieżąco, no i wpadaj do zakładki wideo, tam nowe piłkarskie filmy dodawane regularnie. Wpadaj na najnowszy draft piłkarski, zapraszam. No trzeba przyznać, w tej sytuacji bramkarz nie za dobrze się zachował, ponieważ nie powinien dopuścić do tego, aby piłka bezpośrednio z rzutu rożnego wpadła do bramki. Wdowik umie to robić świetnie, podkręcił, dobra siła, precyzja i wygląda na to, jakby właśnie to planował, więc szacun.